Okej, okay, parę informacji newsowych i zobaczymy, bo tu chodzi o Stanowskiego. Jestem ciekaw. Stanowski znowu atakuje kanał sportowy. O! A czemu on atakuje ten kanał sportowy? Jest wystarczająco go zniszczył. Nie ma co kopać leżącego, moim zdaniem. Oni sami się niszczą, bo przez swoje gburowate zachowania. Jany Start zaliczył nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego, czyli Kanał Zero. Pierwszą transmisję na żywo oglądało w piku ponad 100 tysięcy osób i w kwestii liczb na pewno Start się mocno obronił. Jednak pojawiła się pewnego rodzaju krytyka związana z drugim prowadzącym kanału, czyli Przemkiem Rudzkim. Trzeba mieć na uwadze, że to dopiero początek tego projektu i wiele jeszcze może się zmienić. Na pierwszej transmisji nie zabrakło oczywiście tematu kanału sportowego, który jest jednym z najchętniej podejmowanych. Ten typ jest tak wkurzający i tak nieprzyjemnie mi się go oglądało, że ja wyłączyłem po 5 minutach. Nie dałem rady tego live'a oglądać, nie? ...w ostatnim czasie. Miał wskazać winnego zniszczenia kanału sportowego. Tak, ktoś mi zarzuci, że nie powinienem tego... Gdybym miał wskazać jedną osobę, no to musiałbym wskazać jednak Mateusza, no bo to była osoba, Borek, która sprawiła, że po pierwsze ja odszedłem, co było dużym ciosem dla kanału sportowego. No, nie da się powiedzieć, że nie. No tu dzisiaj można powiedzieć, że... Ale tak, przede wszystkim... Że było. Żeby taka kiepska jakość. Mateusza Warłamowie zniszczył kanał sportowy. Gdy ludzie zobaczyli Mateusza, tę twarz, której zazwyczaj nie pokazuje. Więc to był moim zdaniem moment, w którym kanał sportowy został zniszczony. Występ Mateusza Warłamowie był absolutnym gwoździem do trumny, bo on z kolei poskutkował tym, że ja musiałem mu odpowiedzieć. I jeśli potem słyszałem w jakimś jego wywiadzie, że no bo ja się przygotowałem, no rany, to nie jest nielegalne się przygotować. Stanowski bez ogródek skomentował, że głównym powodem zniszczenia kanału sportowego było zachowanie Mateusza Borka. Nie chodzi tutaj nawet o to, jak zachował się podczas współpracy, a w jaki sposób tę współpracę zakończył. Dla kontekstu warto dodać, że Krzysztof Stanowski chciał opuścić kanał sportowy bez większych afer. Jednak po wypowiedzi Mateusza Borka również był zmuszony się do tego ustosunkować. No, to strzał w kolanę typa, nie? Bardzo polecam obczaić, nie dość, że robi najlepsze freestyle, to robi też świetne piosenki i polecam pokomienić, o czym on nawija. Bardzo dobry artysta, powiem ci, będę go słuchał, nie? A w pojedynkach ktoś kiedyś powiedział, że bać to trzeba się ludzi, a nie duchów, coś w tym jest. Oczywiście, że tak, ludzie to jest choroba ziemi, w moim zdaniem. Jesteśmy chorobą ziemi, niszczymy ją na każdym kroku, no i też niszczymy sami siebie tak naprawdę. A, straszny gatunek. Ale coś zrobić, takim gatunkiem jesteśmy. I ma o wiele większe doświadczenie niż Mateusz Borek i bez problemu odpowiedział na jego zarzuty, jednocześnie go dosyć mocno pogrążając. Kolejna osoba, o której Stanowski nie ma dobrego zdania, to z pewnością bliski kolega Mateusza Borka, czyli Tomasz Smokowski. No to jest i również taki jego wątek został poruszony podczas pierwszej transmisji kanału Zero. I tak Tomek Smokowski tak zaczął mnie grillować na antenie przed wszystkimi, że tak nie powinno się tak prowadzić programu, że coś. I generalnie, że ta... że ja nic nie widziałem, cześć, jak to możliwe, że tyle połączeń, ja nic nie wiem, nie? I tak siedziałem koło niego i tak sobie myślałem, a ty jak przez 15 lat prowadziłeś Ligę plus Ekstra i obok ciebie ekspertem od spraw sędziowskich był Witt Żelazko i ty nic nie widziałeś i skomentowałeś 1000 sprzedanych meczów i nic nie widziałeś i ty teraz będziesz mnie pouczał. I tak to były takie małe momenty, kiedy sobie myślałem, oj, nie jest to grono dla mnie, nie? Nie jest to grono tych hipokrytów dla mnie. Krzysztof Stanowski krótko podsumował postawę byłych wspólników mianem hipokrytów. Jak na to, co dotychczas Grubo przedstawił on swoje narracje, wygląda jakby... Słuchajcie, ten... ja bym obejrzał ten pierwszy live Stanowskiego, natomiast po 5 minutach nie dałem rady. No takie gówno, tak źle się słuchało, takie męczące pytania... Po prostu nie, absolutnie. Tego prowadzący... Ja podejrzewam, że ten prowadzący to za długo nie posiedzi w tym... kanale Zero, bo on po prostu się nie nadaje do tego, żeby występować przed kamerą, moim zdaniem. Stan rzeczy faktycznie się pokrywał. Oczywiście nie zabrakło pytania o to, jakie perspektywy hej, Stanowski jak tam? Dobrze. Kanału sportowego. Cześć, po ogromnym spadku zasięgów. Cześć, Justynka. Sorry, że to powiem, traktuję trochę jako martwy projekt. Mam wrażenie, że ten projekt upadł i nie do końca widzę możliwości, żeby on się jeszcze... A to są bardzo... No bo upadł, bo taka jest prawda. Cześć, Baksik. Moim zdaniem też kanał sportowy upada i to no, z każdym krokiem dziękuję to widać, nie? Tego donata, dobry człowieku, będę miał na waciki. Franek Apuźzino, 2 złote. Polecam jeszcze obejrzeć film Nauka, to lubię czarne chmury przed polskim atomem. Dziękuję bardzo za donata. Dzisiaj to pewnie nie obejrzę tego, ale może sobie zapiszę, nie? Wyślij to po prostu na Discordzie. Jak chcecie coś, żebym obejrzał, to wysyłajcie to na Discordzie i wtedy mi jest łatwiej to potem wybierać, nie? Najlepszy to materiał o Michale Wieśniewskim i wywiad z prezydentem.
Słyszałem, że będzie wywiad z prezydentem. Już jest ten wywiad z prezydentem, ja go chyba obejrzę, wiecie? Dziś coś mignęło, że Stan chce być prezydentem. Wiecie coś na ten temat? Wiem o tym, żeby miał zrobić wywiad z prezydentem. Jak już jest, to sobie obejrzymy, nie? Teraz jest głośno o wywiadzie Stanowskiego z naszym prezydentem. To ja obejrzę, nie? Po tym filmie to obejrzę w takim razie. Mocne słowa. Bo jestem ciekaw, co to zrobił. Wiesz, kanał sportowy cały czas działa. Ciekawe jakby, czy zadał mu pytanie, znaczy wątpię, żeby takie już jest, no to dobra, to zaraz kliknę. Wątpię, żeby zadał mu takie pytanie typu, dlaczego jesteś marionetką i nie robisz niczego, żeby Polsce pomóc, nie? On niby mówił, że chce kandydować, ale to pewnie żart. O tego nie wiem akurat. Formaty. Ma na swoim pokładzie ludzi. Ja wiem, że pewnie nawiązujesz do tego, że spadły bardzo mocno wyświetlenia, ale to chyba jest samotne określenie, tak mi się wydaje, że jest martwy. Wiesz co, no jeśli masz ten milion słów, ale w live cię ogląda 800, 1200, 1600 osób. Wiesz, 1600 osób to jest 100 osób na województwo, nie? To znaczy, że musiałbyś 2 dni chodzić i pukać od drzwi do drzwi, żeby spotkać kogoś, kto to w live ogląda. I mogłoby się okazać, że nie spotkałeś. Więc to jest naprawdę śladowe. I ja w tym momencie nie chcę się wyzłośliwiać. To jest po prostu czysta matematyka. Mimo, że kanał sportowy zanotował duży spadek, to nadal utrzymuje się na powierzchni, ponieważ znajdziemy wielu sponsorów, którzy dalej ten projekt wspierają. Jednak istotna jest tutaj tendencja spadkowa, która wyraźnie jest widoczna i pytanie brzmi, w którym miejscu zasięgi się odbiją i staną w konkretnym miejscu. Widać, że spadek powoli wyhamowuje i możliwe, że utrzyma się na poziomie 7 milionów odsłon miesięcznie. Co nadal jest spadkiem blisko 80%, jednak taki wynik dodając reklamodawców powinien utrzymać projekt na powierzchni. Wczoraj pojawił się jeden z najmocniejszych wywiadów nie, w historii. No ogólnie, no właśnie, to Andrzej Duda. Ten. Tylko chodzi o to, że wiecie, jak nie będą mieli wyświetleń, to i sponsorzy się wykruszą. Duda stwierdził, że ziemia, która pewnie powinna należeć do Ukrainy, jest rosyjska, wiem, bo mój ojciec oglądał w TV24, jak wojskowy przeklinał na typa ostro. No nie wiem, o chuj chodzi w ogóle teraz. YouTube'a, ponieważ na kanał Zero został zaproszony prezydent naszego kraju, czyli Andrzej Duda. Warto podkreślić, że możliwość realizacji wywiadu z prezydentem jest mocno ograniczona, a cały proces, aby do takiej rozmowy doszło, skomplikowany. Jednak Krzysztofowi Stanowskiemu udało się taki wywiad zrealizować i oprócz ciekawej treści padła tam również poważna deklaracja ze strony włodarza kanału. Nie jest tajemnicą dla moich widzów, że mam pewne plany, mianowicie chciałbym zobaczyć, jak wygląda kampania prezydencka od środka i chciałbym nagrywać na Proszę ten temat. Proszę się napić, bo to będzie mocne, co powiem. Mam zamiar nagrywać na ten temat różnego rodzaju vlogi. Chciałbym, żeby kamera ze mną podążała. Chciałbym zobaczyć, jak to jest być kandydatem na prezydenta, a nie da się tego zrobić inaczej niż startując w wyborach na prezydenta. W związku z czym zamierzam to zrobić. I tak słuchałem pana prezydenta. Ale co wiecie, to, dobra, okej. Okay. Słuchajcie, on to powiedział, nie? Tyle, że on chce to udokumentować, czyli on wie o tym, że on nie zdobędzie prezydentury, ale przez to, że tak dużo ludzi go lubi, ja bym uważał z tą jego kandydaturą, bo jeżeli on nie chce być tym prezydentem, to może się zdziwić, jak on zostanie tym prezydentem, nie? Bo tak ludzie go lubią w Polsce, że on może być, jakby nie patrzeć. To przez cały wywiad się zastanawiam. Doradza mi pan ten ruch, czy odradza? Fajnie będzie, czy nie? Doradzam. Doradzą. Muszę obejrzeć ten wywiad, zaraz go włączę. Tylko, nie, mówię, Stanowski, hola. Wiem, że tego nie obejrzysz, okej? Okay? Ale chłopie, wiesz o tym, że ciebie lubią aktualnie miliony w Polsce, a przynajmniej setki tysięcy? I ja bym się nie zdziwił, gdybyś ty wygrał, kurwa. Naprawdę, nie zdziwiłbym się, więc ja bym raczej uważał z tą kandydaturą, bo on to pójdzie na takie jolo, nie? On to pójdzie i tak nie zdobędę tej prezydentury, ale chcę udokumentować, jak to wszystko wygląda i tak dalej. Zrobię takiego vloga. A tu jeb, kurwa, Stanowski raptownie okazuje się, że wygrywa i ma taki szlak. Nie chciałem tego osiągnąć, nie? Ale to tylko na YouTube? Ale Duda już może być prezydentem. Ale Duda już nie może być prezydentem. No on już jest... Ile? Kurwa, ile on już jest? Prawie 10 lat. Czy koniec u niego? Koniec, już nie może być. No, już nie może być, bo on jeszcze prawie 10 lat jest. Bez przesady, że zostanie. Ja sobie tak żartuję, no. Ale to wiesz, o co chodzi. Ludzie go lubią. A jakby został? Zaraz będzie, że Konopski, kurwa, może zostać. Tego to, kurwa, wszyscy oglądają.
Siemka, Natalia. Co jakiś czas w świecie YouTube i... Ja sobie robię z tym. Ja wiem, że on nie zostanie, tylko kurwa, ale jakby tak, wiecie, czystym żartem Weronika, że ja tak zostanie i co? I takie, o kurwa, nie chciałem, nie? Dziudzie ostatnio półtora roku, roku prezydentury zostało. To klęska na... Różnego rodzaju deklaracje związane z polityką. Warto przypomnieć, że jedną z mocniejszych akcji była ta z Vibro, dzieci stworzyli całą kampanię wyborczą, a ludzie mocno uwierzyli w ich postanowienia i deklaracje. Jednak końcowo cały projekt okazał się być jednym wielkim żartem, a ludzie mocno się tym rozczarowali. Krzysztof Stanowski ma również spore grono oddanych widzów, co może przełożyć się na realny wynik w głosowaniu. Ciekawe z perspektywy kontentu jest cały proces startowania na prezydenta i jest to seria, która z pewnością przyniesie kanałowi zero sporą oglądalność. Nie, to ciekawe jest. Chętnie bym zobaczył, jak to wygląda zza kulis, wiecie, startowanie do prezydentury. To będzie w stanie osiągnąć dziennikarz. Spore wyniki oglądalności z kolei notuje regularnie przez ostatni rok Budzda. Twórca tak mocno zaznaczył pozycję w polskim internecie, że jego materiały osiągają minimum... No to taki, to jest taki Mr. Beast polski po prostu, nie? Tylko wydaje mi się, że nawet lepszy. Świetny na materiał. Co jakiś czas odsłania... Bo bardziej mi jego maniura pasuje, bo on jest taki, kurczę... Jak go nazwać? Zwykły chłop. O, zwykły chłop. On jest taki skromny, oglądałem z nim jakieś wywiady, jakieś rozmowy z nim i tak dalej. W tych Goats był. On jest taki, kurczę, zwykły chłop, że ja mu aż kibicuję, że on tyle osiągnął. I bardzo dobrze, że tyle osiągnął. Po prostu podoba mi się to, jak on się wypowiada, podoba mi się, że jest skromny, że nie ma czegoś takiego, wiecie, że mu odpierdoliła palma. Na przykład Freeza nie za bardzo lubię, nie? Kurwia mnie w tych gadkach, jak on się zachowuje. Taki sztuczny jest. Ten gościu nie jest sztuczny, to mi się podoba. Projekty ze swojej strony i niewątpliwie jednym z takich projektów jest budowa wielkiej bazy, w którym znajdą się wszystkie jego auta oraz studio nagraniowe. Twórcy, o kurwa, ty nie pokazuj tego, gdzie to jest. Nie pokazuj, gdzie to jest, nie pokazuj miejscówki. O matko jedyna, chłopie. Ty nie mów, gdzie to jest. Przecież zaraz, kurwa, przyjadą jakieś deble i bile cię okraść, nie? Że szuka firm, które w zamian za reklamy chciałyby wziąć udział w tym projekcie. I dzięki temu my, widzowie, możemy zobaczyć dodatkowy kontent związany z postępem budowy mechanizmu. O szlak, niepotrzebnie to pokazuje, nie? Sporo, natomiast jeżeli chodzi o szklenia, no to... Nie, ja powiem ci szczerze, Budda trochę moim zdaniem tutaj... Okej, chcę, niech pokazuje, tylko ja doskonale wiem, jak to może się skończyć. Lepiej, żeby nie pokazywał, gdzie to miejsce jest. Bo może mieć problem po prostu. Może mieć duży problem. Mogą się tam pojawić bardzo niemiłe osoby, które po prostu będą chciały go okraść. No taka jest prawda. No. Tak jak było z tym streamerem, który w amerykański ten, co jest jednym z najpopularniejszych. Pokazał, gdzie mieszka? Pokazał. I co? I teraz ma SWAT ciągle przyłożyli mu do domu, nie? Ciekawostka. W USA przeprowadzono sondaż, w którym 18% ankietowanych przyznało wprost, że zasługują na tego kandydata na prezydenta, zagłosują na tego, którego będzie popierać Taylor Swift. W dziwnych czasach żyjemy, ale to Amerykanie. To Amerykanie. Ale nie, po prostu tutaj Budda powinien uważać trochę, mi się... No cholera jasna, no wiecie, no to jest... Świat nie jest miły, że tak powiem, nie? To zmierzamy ku finałowi również w tym materiale. Jest jedna fajna rzecz, którą chciałbym podsumować, to wszystko jakby co tutaj miało miejsce, bo to są miesiące planowań, miesiące jakby przygotowywania tego wszystkiego tylko po to, żeby w jeden czy w dwa dni wsadzić te szklenia do środka, ale ten budynek miał wyglądać inaczej. On miał mieć mniej światła dziennego, a zdecydowanie więcej tego sztucznego. Nauczona przez podcasty kryminalne, lepiej nie zdradzać nikomu z zewnątrz, gdzie mieszkamy, niezależnie od tego, czy jesteśmy popularni, czy nie. Dane wrażliwe. No, na pewno zainwestuję w ochronę takiego magazynu. Oczywiście, że zainwestuję, ale po co ma ryzykować, że jednak ktoś się tam pojawi, nie? I dzięki temu, jaką technologią dysponuje firma Naumal, mogliśmy zrobić coś, co teraz w efekcie końcowym cieszy oko 10 razy bardziej, da nam więcej światła dziennego. Ja bardzo lubię te magazyny samochodowe, gdzie jest ta winda. Klikasz jeden guzik i kuźwa pojawia ci się auto, które chcesz, nie? Rewelacja. Siemka, będziesz reagował na propozycję Christiana na Eurowizję. Siemka, ja już dzisiaj byłem, ja już robiłem reakcję na Eurowizję, teraz będę potem oglądał wywiad z prezydentem, bo mnie bardzo ciekawi. Mam nadzieję, że będzie dobry, chyba, że nie będzie dobry. A czy będę, to podeślij na Discordzie i na pewno sobie jutro obejrzę, nie?
No i to jest po prostu zajebiste. Być może w tym roku będziemy mieli możliwość zobaczenia, jak wygląda finalnie nowa baza Buddy. Z pewnością firmy, które zgłosiły się do Kamila, pozytywnie odczują udział w projekcie, bo film, który jest na kanale, przebił już ponad 200 tysięcy odsłon. To jest większym zasięgiem niż jakakolwiek inna reklama, a koszt realizacji jest o wiele niższy niż chociażby kampania w telewizji. Z kolei również spore koszty realizacji ponosi Czajnik, ponieważ prowadzi on dwa spore kanały na YouTube. Aktualnie jest jednym z największych twórców na polskim YouTubie, a ostatnio pojawił się w programie FOMO Podcast, gdzie ujawnił kilka interesujących faktów, jak chociażby fakt, ile pieniędzy zarabiają jego kanały oraz ile z tego wydaje się na produkcję filmów. Twojego kanału są jawne? Nie wiem, byłem teraz na Pokafonu u Blowka, ale chyba ostatecznie zostaną zablurowane, ale tam akurat ja niestety dobrych CPM-ów ani RPM-ów nie mam. Mam dużo mniejsze. Ile mniej więcej zarabia twój kanał miesięcznie średnio? Który? Obydwa? Razem? Wiesz co? No każdy miesiąc jest inny, to na pewno wiesz. Oczywiście, że tak. No ale to tak w przedziale od pewnie 20 do pewnie nawet i 100 tysięcy może się zdarzyć, nie? Tylko że ja mam wysokokosztowe produkcje. Ja utrzymuję biuro, halę, 30 pracowników, operatorzy, sprzęt. Ile procentowo uważasz, że wydajesz na nagrywki? 95 do 5 może. Należy sprecyzować, czy zarobki o... Te liczby, o których on mówi, mi się nie zgadzają. Nie, nie dałby rady. 30 pracowników, hala i tak dalej, biura, nie dałby rady z takimi zarobkami utrzymać się. Więc te kanały muszą zarabiać więcej. Chyba że on powiedział tylko i wyłącznie AdSense, a nie powiedział o reklamodawców. Bo to by mi się nie zgadzało, że on tyle zarabia. To jest absolutnie niemożliwe. Bo to no nie dałby rady po prostu utrzymać taką ilość. To tu coś on pierdoli jakieś farmazony. A jeżeli tak jest, że on wydaje 90% tego, co zarabia na kanał, no to tak jak ja mogę powiedzieć, że ja wydaję 90% tego, co zarabiam na kanał, ale to dlatego, że ja po prostu mało zarabiam, tak on w tym wypadku to dla mnie wychodzi na to, że nie jest za mądry chłop, nie? Po prostu, to nie jest za mądry typek. I uważam, że to jest po prostu głupota czysta. Na chuj ci tyle pracowników, na chuj ci jakieś biuro. Chłopie, bierzesz kamerę, kupujesz dobrą kamerę z dobrą jakością, bierzesz jednego montażystę, który ci wszystko ogarnie, jakiegoś utalentowanego młodego chłopaka, który sobie CV chce podbić, a później będziesz mu płacił coraz więcej, bo on będzie na to zasługiwał, jeżeli będzie dobry. I tyle. I nie musisz nie wiadomo czego mieć. To kurwa bez przesady, nie? O których mówił Czajnik. Siemka, cześć, sweet. Z samego AdSense, czy wliczył tutaj również współpracę reklamowe. Z pewnością koszta produkcji, jakie ponosi ten twórca, są przeogromne i jeżeli to, co mówi, jest prawdą, to dla niego samego miesięcznie pozostaje około 5000 zł. Biorąc pod uwagę, że faktycznie kanały generują miesięcznie 100 tysięcy zł. Jednak, aby Czajnik mógł na dobre zagościć... Nie, to mu się nie opłaca. Jak 30 pracowników, kurwa, ma? To ile on płaci tym pracownikom? Po 1000 zł miesięcznie? W życiu by mu się to nie zgadzało. To... Dajcie spokój. YouTube na początku współpracował. Po prostu typ jest głupi. Bo inaczej tego nie mogę powiedzieć. Albo kłamie. Albo jest głupi i nie potrafi rozporządzać swoim po prostu biznesem i jest po prostu, no nie wiem jak go nazwać, mało inteligentnym człowiekiem, nie obrażajmy, tak? Chociaż dla mnie to jest nieciekawa persona, ale jest mało inteligentnym człowiekiem, skoro pozwala sobie na to, żeby stracić 95,5% swojego zarobku i dostawać sobie 0,5%. To on jest pierdolnięty. Kto normalny tak robi? I no, przepraszam was bardzo, nagrzyba ci 30 pracowników, nie? Tomasz, dobry wieczór, znów jestem w pracy. Lubię oglądać twoje... Lubię oglądać twoją naiwność. Dziękuję bardzo, Tomasz. Także inaczej, no, kretynizm. Co z innymi twórcami, takimi jak chociażby Stu, Lexi czy Julia Kostera. Był ich montażystą oraz realizował materiały na ich kanały, a jak wyglądały kulisy współpracy Czajnika z tymi twórcami? Co dała ci ta relacja? Słabe. To jest ogromne doświadczenie. Ja jestem frikiem, który analizuje praktycznie wszystko. Słabe. Wszystko, nawet takie życiowe rzeczy? Też. A proszę cię, jak i ty jesteś frikiem, który analizuje wszystko i gościu, kurwa, traci całe pieniądze, które zarabia. No to jaki ty jesteś, kurwa, gościem analizującym? No to nawet jak analizujesz, to nie wyciągasz żadnych wniosków z tego, nie? Miał gościa Freeza, gościa, który monetyzuje wszystko, czego się dotknie. I nie potrafiłeś go zanalizować, nie? To jeszcze nie ten poziom, co kanał Zero, koszt wykonania studia 2 miliony, a miesięcznie koszt jego obsługi
1,300 000, nie? Daj spokój, ten gościu jest jakiś porąbany. Uwielbiam to, po prostu mi to sprawia frajdę. To jest taka moja forma relaksu, analizowania nawet zachowań ludzkich, jak przechodzą obok mnie i patrzą się, to kocham to, i, ale akurat w przypadku współpracy ze stewardem, pracy dla stewarda to było, to analizowałem sobie jego błędy, rzeczy, które ja bym zrobił inaczej. Czasem przemycałem coś montażowo, co... O Boże, człowieku, ty jesteś, kurwa, jeszcze głupszy niż myślałem, nie? Błędy Freeza analizował sobie i nic się nie nauczył mimo wszystko. Zajebiście analizujesz. Jak dla mnie to teraz w tym momencie gościu gada jakiś... Analizuje wszystko. Bo udaje po prostu mądrzejszego niż jest. Autentycznie, w tym momencie. To właśnie myślę o tym człowieku. Udaje mądrzejszego niż jest. Ja jestem głupi, przyznaję się bez bicia i nie staram się udawać nikogo mądrzejszego. Ten gościu udaje mądrego, a wcale nim nie jest. Próbowałbym. Nie sprzedawałeś tego? Wiesz co, on był taki, że widział chyba, że robię nad rynkiem troszkę, level wyżej. Mhm. I praktycznie nie miałem poprawek. Zostawiał, wrzucał mi materiał, mówił, zrób, publikował. Czasem to nawet mi mówił, dobra, prześlij i opublikuj. I ja tak robiłem, bo już miał pełne zaufanie do mnie, bo widział, że się staram bardzo. A ja realnie, czy robię dla kogoś, czy dla siebie, nie ma to dla mnie znaczenia, robię na 200%, bo po prostu taki jestem. Nie lubię robić czegoś na odpierdziel, więc robię zawsze na 200% i w tamtym momencie też tak robiłem. Dla Stewarta robiłem tak, jakbym robił dla siebie. Dla Marcina Dubiela robiłem tak, jakbym robił dla siebie, dla Pawła, dla pieniędzy robiłem. Generalnie poświęcałem... Nawet nie wiedziałem, że montowałeś dla nich też. A, to też montowałem. Dla Lexi, Julii Kostery generalnie. I robiłem dla każdego zawsze 200%, bo nie lubię po prostu robić czegoś na pół gwizdka. Tak jak wielu twórców na polskim YouTube wychodzi znikąd lub jest promowana przez dużych twórców, tak Czajnik faktycznie zaczynał od zera, realizując materiały dla dużych twórców jako montażysta. A dopiero z czasem zaczął tworzyć filmy pod swoim nickiem. Na pewno jego umiejętności montażowe mocno przyczyniły się do sukcesu, jaki aktualnie odniósł. Jeżeli zahaczyliśmy o temat Marcina Dubiela, to warto jest wspomnieć o tym, że... A to jest w ogóle Żynka z tego, z Mr. Beast'a, bo on też się zakopał. I wiem o tym, że później sobie to zrobił. Oj, Wojtek chyba jeszcze zrobił to. Kosio ostatnio z Boxdelem i Natsu w celu sprzedaży udziałów. Dla kontekstu sytuacji warto dodać, że LART to salon piękności, który został otworzony przez Boxdela i Marcina Dubiela. Jednak ostatnie wydarzenia sprawiły, że panowie raczej chcą rozdzielić swoje drogi, a na miejscu Boxdela pojawiła się Natalia. Czyli dziewczyna Marcina Dubiela oraz odkupiła udziały od samego Boxdela. Zbycie udziałów to jest dosłownie chwila. Dzień u notariusza, tak naprawdę. Ta dobra człowieku, będę miał na waciki. Franek Apuczino, 20 zł. Cynku, jeszcze mam nadzieję, że jak będzie ci się nudzić, albo najlepiej na stream, to obczaisz semixer freestyle. Noc kulturalna trwa 30 minut, ale cały czas Dory freestyle i oczywiście polecam piosenkę Ja od niego. Bardzo dziękuję, Francio, znowu za donata. Strasznie dużo tych donatów dajesz, trochę przesadzasz. Weź sobie kup jakiegoś kebaba, że coś, wiesz. Wydaj na siebie, po co na mnie wydajesz? No typa, kurwa, sprzed internetu, nie? Znaczy sprzed kamery na internecie. Francio, nie marnuj tyle pieniążków na mnie, już wydałeś bardzo, bardzo dużo. Wyślij to, proszę cię, na Discorda albo do mnie na po prostu prywatnego. Ja sobie to może przesłucham. Jak będę się sprzątał czy coś, to sobie to przesłucham, nie? Jak to 30 minut trwa? A sobie wybrałam dwóch gości do stołu idealnych. No i nowa pani właściciel, współwłaściciel. Dobra. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Cześć, trzymajcie się. Na razie. Trochę znam też ten salon, znam też dziewczyny, które w nim pracują. Brakuje tam takiej kobiecej energii. Wydaje mi się, że uda mi się tam to jakoś fajnie, wszystko ładnie. No kurwa, jeszcze tyle zarabiają, żeby odkupywać te, a dobrze Bogdan zrobił, że odkupił, bo ja bym nie chciał mieć nic pod Dubielem, bo ani pod nią. Wypełnić właśnie tę brakującą damską energię. Na pewno z perspektywy relacji Boxdela i Marcina sprzedaż udziału wydaje się być dobrym posunięciem, bo Boxdel stara się również odciąć od Dubiela, który ma o wiele więcej za swoimi uszami. Pytanie brzmi, jakie zmiany to przyniesie w realnym funkcjonowaniu tego biznesu na co dzień. Ale samo spotkanie Dubiela i Boxdela w jednym miejscu wywołało sporo emocji. Sporo negatywnych emocji. Cynka, po filmie z Dudą będą reakcje na jakieś piosenki. Ja już miałem reakcje na piosenki, nie chcę już robić reakcji na piosenki. Co za dużo, to niezdrowo. Wywołał również film kuzyna Micha, zamieszczony na jego Instagramie. Co ty, kurwa, krytynie robisz? Twórca, który działa z ramienia ekipy i zdobył już całkiem pokaźną liczbę fanów. Jednak ostatnio zaprezentowany materiał negatywnie odbił się na jego wizerunku, bo ten zaprezentował bardzo nieodpowiedzialne zachowanie na siłowni, gdzie na wyciągu na treningu do pleców postanowił zrobić tak zwanego Spidermana. Ludziom nie spodobał się ten filmik, ponieważ przez takie zachowanie zwyczajnie ludzie nie chcą ćwiczyć w takich miejscach. Co więcej, ma to również wpływ na to, że sprzęt szybciej się niszczy, bo nie jest on używany zgodnie z przeznaczeniem. Pojawiło się również sporo negatywnych komentarzy, w których to ten twórca jest krytykowany za swoje zachowanie. Tutaj cytat.
Już wiem, dlaczego na mojej siłowni jest tyle poniszczonych sprzętów, gratuluję inteligencji i mam nadzieję, że właściciel pociągnie cię do odpowiedzialności. Na sprawę zareagowała sama menadżerka siłowni, która prosi o podejście do biura menadżera przy kolejnej wizycie. Bądź oni sami skontaktują się z nim w związku ze złamaniem regulaminu. Na pewno reakcja ta jest jak najbardziej na miejscu. Być może da ona do zrozumienia influencerowi, że nie wszędzie wypada takie rzeczy. To za baran, nie? Synku, chętnie tylko w Niemczech nie działa Discord, może mail. Franek, możesz wysłać na maila, ale możesz też wysłać tutaj linka po prostu. Ja zaraz go kliknę i wyślę, to może na Discordzie ludzie będą, którzy też sobie będą chcieli to słuchać, nie? No widzisz, nie załapałeś, kto od kogo odkupił, bo Bok sprzedał stripteaserce. Ale ja wiem, że on jej sprzedał, bo gościu tu powiedział, że sprzedał. Załapałem komu. Tylko stripteaserka, tak, jest z Dubielem. Tak czy inaczej, bardziej to jest też firma Dubiela, więc o to chodzi. Pół firma Dubiela i pół jej NACU teraz w tym momencie. Ale wszystko, co jest związane z Dubielem, ja bym się po prostu out. Robić i że nie ma na to przyzwolenia. Więc co ty nie załapałeś, co ja powiedziałem, nie? Tak w skrócie. Fakt, że po prostu mogło coś mu się stać, a wtedy również i klub mógłby mieć problemy. Problemy ma również tromba z publikacjami filmów na swoim kanale. Tak naprawdę od roku nie realizował on żadnego większego... Oglądaliśmy ten film, w którym tromba jak zniszczył swoją karierę, nie? Znaczy zniszczył. Jeszcze nie zniszczył, ma dobre wyświetlenia mimo wszystko. Dzień wcześniej 200 tysięcy tych. To jest bardzo duży wynik, jak dla mnie. Profilu. Aż do przedwczoraj, gdzie umieścił pierwszy film, który spotkał się ze stosunkowo dobrym odbiorem. Sporym atutem tego materiału jest to, że pojawiło się w nim wiele starych ekipowiczów, m.in. Murcik, Krzychu czy też Nowciaks. A widzowie mogli odczuć vibe starych czasów ekipy. Jest nas tutaj trochę i powinniśmy chyba najpierw sobie coś zjeść. No, przytulajcie się, przytulajcie. Reunion. Powiem do Pitera przyciągnąć tak, że przed nami jedzie Fritz versus Kacisowa, jeszcze jedzie A-klasa, Fusialka z Bukiem Mukim i minimal jak na tylnym siedzeniu Krzycha M2. Siema, witam wszystkich! Fajne spodnie! Czuję się jak na spotkaniu klasowym. Ja ostatnio coraz bardziej lubię nosić dresy luźne, strasznie wygodne. Polecam każdemu. Kupiłem sobie fajne dresy i rozjebałem te dresy, jak sobie miałem ten wypadeczek, co sobie palce złamałem. I te dresy zostały porwane i strasznie się wkurwiłem. Najlepsze jest to, że wkurzyłem się po prostu, że rozwaliłem sobie nowe dresy, które były super wygodne, niż bardziej się przejąłem tym, że palce złamałem, nie? Ja mam taki bajk, człowieku, reunion! Gdzieś jest takiego przystojniaka, patrz. Krzyku! Po komentarzach widać, że po wielu próbach trąby z nowym kontentem to spotkało się z najlepszym odbiorem. To się nagrało, Bok odciął się od Dubiela, a dziewczyna Dubiela jest w Spolcie. Może pada w kamerki albo on. Znaczy ja wiem, że NACU w kamerkach tych występowała. Widziałem w ogóle swoją drogą. Tu jest link do NOK Kultu. Nie ma linka, Ranek, nie dałeś. Bo Mateusz był po prostu autentyczny w tym, co robił, a widzowie mogli zobaczyć, jak wyglądają relacje ich idoli po 4 latach od projektu Ekipa. Znaczne gorsze odczucia ma z kolei Taekwon w stosunku do Boxdela. Od czasu wybuchu październikowej afery twórca ten mocno się zmienił. Tak naprawdę próbując każdemu się przypodobać i tracąc w tym swój charakter, problem ten poruszył Rafał na jednej ze swoich transmisji. To jest coś na zasadzie, Boxdel, daj głos i Boxdel wtedy szczeka. Boxdel, ja lubię kawę. Boxdel mówi, no ja też lubię kawę. Boxdel, mój ulubiony film to Spider-Man. No, byku plus jeden, Spider-Man jest zajebisty. Boxdel stał się bezpłciowym tworem, który nie ma własnego zdania. On teraz mówi tylko, że każdego lubi, każdemu współczuje, każdemu kibicuje. On jest niewinny, on jest smutny, on jest tamto, nie? I Warnęga to najlepszy człowiek na świecie. Mega mu ufa i bardzo go lubi. Z pewnością Boxdel jest teraz mocno na celowniku i stara się przejmować najbardziej PR-ową taktykę, jaką tylko może, ponieważ każdy jego ruch jest mocno oceniany, a Michałowi... Atencyjna pitam, ale ogólnie to gościu jest straszny, nie? Nie rozumiem. Zależy na odbudowie wizerunku. Pod naszymi materiałami od teraz pojawiła się opcja podzięku, jeżeli chcesz wesprzeć naszą pracę. Od teraz? A jest. Wcześniej nie miałeś? Pracy dowolną kwotą będzie nam bardzo miło, a środki te zostaną przeznaczone na rozwój kanału. Dziękujemy. Dziękujemy. Ja wam wyślę troszeczkę kasy, bo ja na was żeruję.
Natomiast nie teraz, nie na live, bo tu będą jakieś zapisy moich tych, moich danych. Mam jeszcze tego, ale obejrzymy sobie tak naprawdę, no Dudę, nie? Wywiad.